Opozycja chce odwołać Elżbietę Witek. Będzie wspólny kandydat na marszałka opozycja szuka wspólnego kandydata na marszałka sejmu. Z liderami PSL i Polski 2050 ustaliliśmy, że będzie jeden kandydat opozycji na marszałka sejmu i we wtorek podejmiemy rozmowę na temat nazwisk. Poinformował wicemarszałek Sejmu, lider nowej lewicy Włodzimierz Czarzasty o rozmowach dotyczących wspólnego wniosku o odwołanie marszałek Elżbiety Witek. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały w środę złożenie wniosku o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w związku z zarządzeniem przez nią reasumpcji przegranego wcześniej przez pis głosowania nad odroczeniem obrad Izby do 2 września. Wniosek o reasumpcję poparł innymi. Paweł Kukiz i dwóch innych posłów koła Kukiz 15, którzy twierdzą, że wcześniej pomylili się, głosując za przerwaniem posiedzenia Sejmu. W nocy ze środy na czwartek liderzy grupowania opozycyjnych, ko, lewicy, PSL oraz Polski 2050, podjęli rozmowy o tym, by złożyć wspólny wniosek o odwołanie Witek. Jak przekazał papczarzasty, ustalone zostało, że będzie jeden kandydat opozycji i że we wtorek podejmiemy rozmowę na temat nazwisk. Szef klubu Koboryz Budka w rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że przedmiotem rozmów jest między innymi wskazanie wspólnego opozycyjnego kandydata na nowego marszałka Sejmu, co jest niezbędne przy tego typu wnioskach. Pracujemy nad tym, a czy to będzie kandydat czy kandydatka, o tym Państwa wspólnie poinformujemy. Myślę, że to powinien być taki bardzo dobry zwyczaj, że jeżeli robimy coś wspólnie, jeżeli się na coś umawiamy, to tego dotrzymujemy, zaznaczył szef klubu koalicji. Budka liczy, że pod wnioskiem podpiszą się także posłowie konfederacji. Pytany z kolei o rozmowy w tej sprawie z liderem porozumienia Jarosławem Gowinem, polityk zapewnił. Będziemy zachęcać wszystkich posłów i posłanki opozycji do poparcia tego, bo może się okazać, że będzie to bardzo skuteczne działanie. Jesteśmy otwarci na każdego, kto wspólnie z nami głosuje w Sejmie, dodał szef klubu koalicji obywatelskiej.